Krzysiu, opowiadałeś, że zaczynałeś swoją przygodę z dużą, jeszcze wtedy juniorską, czy jakąś kadecką siatkówką, mieszkając w pokoju z Pawłem Zagólnym. Ostatnio w wywiadzie dla Przeglądu Paweł powiedział nam, że to są jego ostatnie mistrzostwa świata. No i ja coś tutaj słyszałem, że jak starzy przyjaciele z pokoju zaczynaliście, to razem też chcecie, musicie i raczej zakończycie te 18 lat w wielkiej polskiej siatkówce reprezentacyjnej. Wszystko na to wygląda. Idzie dobrze ku temu, żebyśmy zdobyli tutaj medal i spokojnie będziemy mogli z Pawłem zawiesić buty na kołku, jeżeli chodzi o reprezentację, i podziękować wszystkim za te wspólnie spędzone lata tutaj. No, zobaczymy. Czas pokaże, bo nie zarzekam się, ale mówię, że rzeczywiście, jeżeli byłby tutaj medal, tak jak już mówiłem wszystkim w mediach, że jeżeli będzie medal, to będzie koniec mojej reprezentacyjnej kariery. A jak nie będzie medalu? Czas pokaże, bo nie wiem, czy się będę czuł na tyle spełniony jeszcze sportowo i nie będę miał jeszcze ambicji, żeby i siły, i w ogóle woli walki, żeby przyjechać na reprezentację, jeżeli zdrowie oczywiście pozwoli i umiejętności, no bo jeżeli umiejętności nie będzie, to na pewno nie znajdę uznania w oczach selekcjonera. No dobra, po zagraniu na Mistrzostwach Świata szybki kurs do któregoś z młodzianów, skręcenia, no, skąd kibice dowiedzą się o kulisach kadry, kto będzie inny denerwował zawodników latając jakąś kamerką czy telefonem? No nie wiem, ktoś tam może i nauczy się kręcić kamerą. Myślę, że dużo zdolnych jest tutaj chłopaków, którzy potrafią sobie ogarnąć to i poradzić z mediami. Przed nimi jest cała jak gdyby kariera i jeszcze myślę, że kupę lat grania, także spokojnie kogoś tutaj namaścimy, żeby po prostu wziął i przejął pałeczkę.